Witam Was wszystkich serdecznie. W dzisiejszym filmie mam dla Was coś specjalnego, mianowicie zbiornik. Myślę, że większości z Was dobrze znanego Bartłomieja Paśnika. Przepiękne akwarium, które wywalczyło pierwsze miejsce w konkursie Biotop Aquarium Design Contest w edycji z 2019 roku. W sprawie zbiornika poprosiłem autora, aby napisał o nim kilka słów, które pozwolę sobie teraz przytoczyć. Pomysł na to akwarium kiełkował jakieś 2 lata. Autor wiedział mniej więcej, co chciałby uzyskać, jeśli chodzi o aspekt wizualny, więc pozostało tylko działać. Akwarium przedstawia biotop niewielkiego, lokalnego, leśnego strumyka, a dokładnie jest to jeden z jego meandrów. Aby to podkreślić, użyto techniki cienia za akwarium, którą Bartek testował z powodzeniem w jednej ze swoich wcześniejszych aranżacji. Sam był zaskoczony, że wszystko wyjdzie aż tak dobrze. Sama aranżacja akwarium jest bardzo prosta. Skarpy są zbudowane z żywicy oraz piasku. Dzięki temu są bardzo trwałe i wyglądają identycznie jak te w naturze. Podłoże to piasek różnej gradacji i kamienie wapienne, które w naturze wypełniają ten biotop. Fauna w strumieniu jest bardzo nieliczna. Autor zaobserwował tutaj jedynie 3 gatunki ryb. Ślizy, cierniki oraz kiełbie. I to właśnie ten gatunek trafił do akwarium. Jednak nie chcąc ingerować w ten mały ekosystem, ryby pozyskane zostały z innego miejsca. Udało się je złowić w starych stawach hodowlanych. Bartek jest bardzo zadowolony z tego, co udało się uzyskać. Każde tworzenie tego rodzaju akwarium jest dla niego wspaniałą przygodą, pozwalającą mu zdobyć ogromną ilość doświadczenia, które w przyszłości na pewno zaprocentuje. Autor wie, że wiele osób może być zainspirowanych takim zbiornikiem i dlatego też postanowi stworzyć baniak zimnowodny. Pamiętajmy jednak, że aby takowy posiadać, musimy spełniać szereg wymogów, aby nasze hobby nie stało się dla naszych podopiecznych przystankiem końcowym. Bartek interesuje się akwarystyką od najmłodszych lat. Akwarium gościło w jego domu od zawsze. W liceum zaczął interesować się pielęgnicami, a jak on sam twierdzi, od tego już pozostaje tylko krok w stronę akwarystyki biotopowej. Przełomowy stał się dla niego rok 2016, kiedy to zobaczył po raz pierwszy akwaria chorwackiego akwarysty Stefana Erdelicia. Zrobiły na nim niesamowite wrażenia, ponieważ były wręcz jakby wyjęte z natury. Postanowił samemu iść właśnie tą drogą. Nie każdemu się to udaje, ale jak widać po Bartka zbiornikach, doskonale mu to wychodzi. Autor z wykształcenia jest architektem krajobrazu. Przez 15 lat zajmował się zakładaniem ogrodów. Pracował również jako kowal, jubiler, a obecnie jest cukiernikiem dekoratorem, a w wolnych chwilach malarzem. Jak sam mówi, całe swoje życie coś tworzy, a akwarystyka daje mu niesamowite pole do popisu. Bartłomiej kocha tworzyć i kocha naturę, a dzięki akwarystyce może to wszystko ze sobą połączyć. Za ten ciekawy opis zbiornika bardzo dziękuję Bartkowi. I jeszcze raz gratuluję wygranej, bo to nie lada wyczyn wygrać w największym światowym konkursie na najładniejszą aranżację biotopową. Dodatkowym sukcesem jak dla mnie jest to, że wygrany zbiornik odzwierciedla naszą piękną polską naturę. A jeszcze mało tego, autor stanął podwójnie na podium. Kolejna odsłona biotopu krężniczanki zapewniła mu 3. miejsce. Ale o tym zbiorniku dopiero za jakiś czas. Na koniec jeszcze kilka słów o samym paniaku, który widzicie. Jego pojemność to 225 litrów, a wymiary to 150 cm na 50 na 30. Za filtrację odpowiada filtr AQL Unimax 250. Zamontowano tutaj cyrkulator wody o wydajności 2000 litrów na godzinę. Całość oświetlana jest światłem o mocy 150 W i dodatkowo wodę na powietrza AQL OxyPro 150. Autor zastosował na powietrzacz z uwagi na rejon biotopu. Mianowicie chodzi o zimne wody oraz poziom tlenu w nich zawarty. W zimniejszych wodach jest tego tlenu po prostu więcej. Aby utrzymać ryby w dobrej kondycji, należy dostarczyć im więcej tlenu poprzez dodatkowe napowietrzanie.
Jeszcze jedno. Powiedziałem wam, co przedstawia biotop, ale nie dokładnie. A więc tak, akwarium ma wzorować meandry leśnego potoku z lasów na południowy zachód od miasta Bełżycy, będącego dopływem rzeki Chodelki. Aranżacja jest ciekawym uhonorowaniem prezentowanego biotopu, który niestety, ale z uwagi na globalne ocieplenie, zaczyna wysychać. Autor zaobserwował, że w lecie jakieś 200 metrów od źródła głębokość wody wynosi jedynie 1 cm. Mimo tych trudnych warunków mieszkają tam ryby. W opisie pod filmem umieszczę wam linki do kanału Bartka, gdzie możecie zobaczyć rzekę na żywo, jak ona wygląda naprawdę. W tym filmie to tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się widzi prezentowany zbiornik. Jak dla mnie coś pięknego, bomba. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, Tyryl.